Cześć, mój drodzy, witam was. Przepraszam, że mam taki głos, ale jestem lekko przeziębiony, ale się mi przechodzi. Dzisiaj omówimy sobie jedną taką rzecz w silniku renderującym Cycles. Jak uzyskać taki efekt, żeby scena, żeby dom nasz, który wymodelowaliśmy, to znaczy ja wymodelowałem, żeby jak najmniejsza ilość światła wydobywała się z wnętrza budynku. W Cycles jest taka opcja, już wam ukażę, jak mamy Cycles, jest taka opcja o nazwie Clamping. Direct Light, Indirect Light. Światło, które biegnie wprost, wewnętrzne światło i zewnętrzne. To się wydobywa z zewnątrz, a to z wewnątrz. Ja użyłem takiej opcji, to jak zmniejszę tą wartość, to wtedy mamy małą ilość światła wydobywającą się z wnętrza pomieszczenia. W miarę jak zwiększam, to jest coraz jaśniej od wewnątrz. Ta wartość zwiększa nam ilość światła, które jest, moi drodzy, na zewnątrz. To głównie chciałem wam o tej opcji pokazać, tą opcję omówić. Mam też drugą opcję, ale to bardziej ma do Ambient Occlusion opcję. Jak macie, mamy Ambient Occlusion, możecie tutaj też zmniejszyć wartość, a wtedy obiekt będzie bardzo ciemny, jak damy Viewport Bounces. Wtedy będzie słabo oświetlony wewnątrz i zewnątrz. Dlatego ja dałem opcję, o co chodzi z tym? Bounces to jest, że światło rozchodzi się po bokach i do kątów dociera. W miarę jak zwiększamy tą wartość, to światło się rozchodzi w każdym miejscu budynku. A ta opcja clamping powoduje, że jak zwiększamy tą wartość, to światło się wydobywa jakby z wewnątrz. Jak jest jasny kolor, to od tego jasnego koloru ono będzie się wydobywało. Mam nadzieję, że tutorial wam się podobał. Życzę wam miłego dnia. Mam kartę graficzną taką. Musicie mieć dużo RAMu, bo moja scena ma kilka obiektów i plane'a podzielonego, ale 17 GB mi zżera. Kartę graficzną mam GeForce GTX 1070. Chciałbym lepszą kartę graficzną mieć, ale na razie mnie nie stać. Chciałbym kupić RTX 2080 i AMD Ryzen 7 3700X. I tak mam lepszy komputer niż kiedyś, bo kiedyś pracowałem jeszcze do początku 2020 roku na procesorze AMD FX. Życzę wam miłego dnia. Na razie.